Cześć, jestem Kamil i 2 i 2/3 miesiąca temu przeprowadziłem się spod Krakowa na wieś pod Częstochowę, gdzie w tej chwili mieszkam i remontuję wszystko sam. Przynajmniej część sam. W tą sobotę była tu koparka, przekopała dużą część ziemi po to, żeby doprowadzić nowy prąd do stodoły. I nie wiem, co będzie działo się dokładnie w dzisiejszym odcinku, dlatego zrobię coś, co kiedyś zrobiłem, czyli mówię, że będę wiercić dziurę w ścianie, tak żeby arotę przepchać przez nią i doprowadzić prąd do stodoły. Tu jest arota, to coś karbowane tam i potrzebuję, żeby ona wychodziła z tej strony. Najlepiej gdzieś tam, tak w miarę nisko, żeby starczyła. Dzisiaj przyjeżdża elektryk i możliwe, że będzie tutaj robić skrzynkę od razu i gniazdka, tak żeby jak przyjedzie elektrownia, podpiąć nową skrzynkę i nowy licznik, to żeby tu już był prąd i żeby można było go używać. Więc trzeba zrobić miejsce na to wszystko. Narzędzia, jakich będę używać, to moja młotowiertarka, czyli Celma, i do tego jedyne wystarczająco długie wiertło, jakie mam, to jest Erbauer chyba, tak, 16 metrowa. Trochę za długie, ale lepiej tak niż za krótkie. Więc nie mam problemu z tym. Nie mam otwornicy żadnej, ani nic takiego profesjonalnego, więc wypiercę kilka otworów, licząc na to, że później się jakoś je zrobi w jeden. Tak, żeby ona szła płasko cały czas i tutaj pionowo do góry. Skrzynka chyba najlepiej, żeby gdzieś tutaj była. Okej, koniec przerwy, biegnę do pracy. Okej, jestem po pracy i dowiedziałem się, dostałem telefon od elektryka, który powiedział, że musi dokupić jeszcze parę rzeczy do mnie, przez co musi jechać do hurtowni i zanim by tu przyjechał, to tak naprawdę mało co by zrobił i musiałby wracać, więc nie będzie dzisiaj przyjeżdżać. I teraz tak, chciałem wynieść kuchnię jakby z lewo zmywak i wszystko stąd, rozrobić sobie wylewkę i zrobić wylewkę. Natomiast nie mam wody, zapomniałem o tym.
I tak chyba to wyniosę, ale później, żeby przygotować na jutro, po prostu kupię sobie wodę w baniakach i będę mieć. A co dalej dzisiaj? Myślę, że dobrze byłoby skończyć przy tej stodole, czyli wykopać trochę więcej dołu, wywiercić więcej dziur i przepchać wodę oraz internet do stodoły, tak żeby można było już to zakopać i żeby głowa była spokojna. Dzięki temu będę mógł, jak skończę tutaj, posprzątać trochę przy oborze, bo szykują się prace ogrodowe niedługo. Także idę, przebieram się, w sensie buty tylko, i idę do stodoły kontynuować walkę tam. Mam bardzo dużo pracy jeszcze poza pracą, jakby moja druga praca, ale zrobię trochę tak, żeby... No i tak to trzeba zrobić, więc zacznę od tego. Dobra, tego trzeba się pozbyć. Tego trzeba się pozbyć. I gdzieś tam zrobić wodę i internet. Ostatnio nic nie idzie po mojej myśli. Mam problem z wodą. Rura wody, którą wkopaliśmy i podczas układania do stodoły wysunęła się z domu. Nie mam pojęcia jakim cudem, ponieważ było w domu, już w domu było ponad pół metra rury. Natomiast dała radę się wysunąć, więc w tej chwili muszę wszystko odkopać jeszcze raz. I zakopać, dosztukować i zakopać i tak dalej. Nie jestem w stanie się przebić przez fundament w stodole. Mało tego, utknęło wiertło, znaczy dłuto, którym próbowałem wykuć, utknęło w fundamencie. Nie jestem w stanie go wyjąć. Jest po prostu dramat. Co dalej? Nie ma wody. Więc nie jestem w stanie zrobić wylewki, nie jestem w stanie umyć porządnie rąk, nie jestem w stanie zrobić praktycznie nic tutaj.
I to będzie bardzo ciężki tydzień. Nie mam pojęcia, czy dam radę nagrywać, ponieważ męczę się strasznie przez to, że nie jestem w stanie umyć rąk, nie jestem w stanie umyć twarzy, nie jestem w stanie zrobić praktycznie nic. Więc możliwe, że będzie pierwsza przerwa w wypuszczaniu odcinków do momentu, kiedy odzyskam wodę lub nie wiem co. Naprawdę nie mam pojęcia. W tej chwili kończę nagrywanie na dzisiaj, ale coś sobie jeszcze tutaj porobię powoli, po trochu i postaram się jeszcze coś dzisiaj ogarnąć, jakieś sprzątanie, jakieś porządki. Ale nie będę tego nagrywać, bo naprawdę jestem w takiej fazie, ciężko jest. Od samego początku wiedziałem, że będą trudne momenty, no i to jest jeden z nich. Nic niespodziewanego. Może wydarzenia, które się wydarzyły, to nie jest coś, co zakładałem, że się wydarzy, ale spodziewałem się, że będą momenty, kiedy wszystko będzie szło nie po mojej myśli. Także trzymajcie za mnie kciuki i mam nadzieję, że widzimy się jutro. Cześć!